Świat podwodny to nie tylko najmniej przebadane środowisko na tym świecie. Przede wszystkim jest to miejsce bytowania celu, naszej wędkarskiej pasji. Możliwość zajrzenia pod powierzchnię wody daje nam szansę stwierdzenia, czy w ogóle są tam jakieś ryby, ale przede wszystkim, czy praca naszej przynęty jest odpowiednio skuteczna lub warto coś w tej akcji zmienić. Nazywam się Daniel Kaniot, reprezentuję markę Savage Gear i jak zwykle w wypadku filmów z moim udziałem będzie to materiał nieco bardziej technologiczny. A chcę w nim Wam przedstawić nieco bliżej nową wersję kamery podwodnej Waterwolf. Zatem bez zbędnych dodatków zapraszam Was pod wodę. Kamera Waterwolf zadebiutowała w roku 2015. Chcielibyśmy Wam pokazać trochę bliżej rzecz, która zrobiła największe zamieszanie, czyli kamerę Waterwolf. Jest wersja UW 1.0. Posiadała matrycę o rozdzielczości 1 megapiksela, która pozwalała na nagrywanie filmów w jakości 720p przy 30 klatkach na sekundę. Kiedy w roku 2017 światło dzienne ujrzała poprawiona wersja UW 1.1, jakość nagrywania nie została zmieniona. Dopiero teraz, w roku 2022, dostaliśmy kamerę UW 2.0. Jej matryca urosła dwukrotnie, ma obecnie 2 megapiksele i pozwala na nagrywanie filmów w jakości Full HD 1080p przy 30 klatkach na sekundę. To było naprawdę dobre. A teraz pokażę Wam, co dostajemy w zestawie z kamerą Waterwolf UW 2.0. Jest ona zapakowana w bardzo estetyczne pudełko. Z tyłu znajdziemy skrócony opis. Mamy tutaj także listę ikon opowiadających o możliwościach technicznych tej kamery. A wewnątrz skrócona instrukcja bezpiecznego otwierania i zamykania kamery. Bardzo istotna sprawa. Wysoka wodoodporność tej kamery jest możliwa tylko w momencie, kiedy jest ona pewnie bezpiecznie zamknięta. Instrukcja obsługi. Gruba książeczka. Bardzo kompleksowa również w języku polskim. Opowiada ona nie tylko o sposobie operowania samą kamerą, ale przede wszystkim znajdziemy tutaj sposoby jej mocowania w różnych zestawach, tak aby wszystko było dobrze widoczne, bezpieczne i skuteczne. Kolejnym elementem jest mocowanie kamery do zestawu. Składową tego mocowania są trzy ciężarki, ale o tym opowiem w dalszej części filmu. Mamy tu także przewód USB do ładowania kamery. No i najważniejszy element, czyli sama kamera. Na pierwszy rzut oka kamera Waterwolf w wersji 2.0 niewiele różni się od swoich poprzedniczek. I to jest zaleta. Ten specjalny kształt został tak opracowany, aby kamera nie kołysała się, nie obracała się w czasie płynięcia w wodzie. Powoduje to, że nasze nagrania są stabilne, wszystko doskonale widać. To naprawdę jej największa przewaga. Tym, co na pewno uległo zmianie, to kolor obudowy kamery. W tym momencie jest ona przezroczysto zielona. Ten kolor może dodatkowo kamuflować kamerę w wodzie. Do kamery dołączona jest specjalna gumowa ochronka obiektywu. Jest ona bezpiecznie zamocowana przy pomocy drucika. Z przodu kamery znajduje się oczywiście obiektyw. Od spodu szyna do mocowania. A zatyczka posiada specjalny wskaźnik. Jeżeli na przykład mamy więcej niż jedną kamerę na łódce i chcemy wiedzieć, która jest w pełni naładowana, ustawiamy ten wskaźnik na wartości 100%. Kiedy kamera zostanie użyta i rozładowana, przesuwamy, przekręcamy nieco zatyczkę, wtedy wiemy, że ta kamera już nie jest w pełni naładowana. Drucik z osłonki ma także więcej zastosowań.
Służy on do otwierania i zamykania kamery. W zatyczce znajduje się otwór, przez który przekładamy drucik i przy pomocy dwóch palców jednocześnie obracamy i ciągniemy. To bardzo istotne, ponieważ znajdujące się w zatyczce kamery dwa gumowe o-ringi uszczelniają zamknięcie. Zamykając i otwierając ją po prostu przez ciągnięcie, możemy uszkodzić albo przesunąć te o-ringi, powodując ich uszkodzenie, a przede wszystkim rozszczelnienie zamknięcia. Całkowicie nowe są elementy sterowania kamerą. Patrząc od góry, mamy tutaj gniazdo USB. Służy ono oczywiście do ładowania kamery. Po jego lewej stronie znajduje się mikrofon, który znacznie zwiększa użyteczność kamery, a dźwięki przynęty pod wodą, a szczególnie dźwięki brań, to naprawdę bezcenne doznania. Po prawej stronie znajduje się dioda LED. Wielokolorowa dioda wskazująca stan kamery poprzez kolor i częstotliwość migania. Są to informacje zarówno o stanie akumulatora, ale także o zapełnieniu kamery i trybie pracy, w którym aktualnie się znajduje. Wszystkie tryby pracy diody opisane są w instrukcji. Warto zapoznać się z tymi informacjami, aby wiedzieć dokładnie, jak pracuje kamera. Poniżej znajduje się slot karty pamięci. Kamera wykorzystuje karty standardu microSD, zarówno w wersji SD, jak i SDHC. Mamy możliwość stosowania kart o pojemności od 2 do 128 GB. Najbardziej optymalnym rozwiązaniem będzie karta o pojemności 32 GB, która pozwoli na nagranie do 8 godzin materiału. Poniżej slotu zlokalizowane są dwa przyciski. Po lewej stronie przycisk włączenia-wyłączenia kamery, po prawej przycisk, który uruchamia i zatrzymuje nagrywanie. Jest to całkowita nowość w tej wersji kamery i bardzo praktyczne rozwiązanie. Wszystkie elementy są wyraźnie oznaczone. Jest tu na tyle dużo miejsca, że bez problemu obsłużymy kamerę zarówno gołymi dłońmi, jak i w rękawiczkach. Akumulator kamery posiada pojemność 1000 mAh. Pozwala to po pełnym naładowaniu na nagrywanie do 3,5 godziny materiału. Kiedy już szykując się do wyprawy wędkarskiej naładowaliśmy w pełni akumulator, umieściliśmy kartę pamięci w kamerze, możemy ją zamknąć. Oczywiście korzystamy z drucika. Wkładając zatyczkę, pamiętamy, aby przekręcać jednocześnie wciskając. Ustawiamy wskaźnik naładowania na 100% i zabezpieczamy obiektyw kamery zatyczką. W ten sposób jesteśmy gotowi, by jechać na ryby. Kiedy już będziemy nad wodą, nie pozostaje nam nic innego, jak zamocować kamerę do zestawu. Pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, to oczywiście ściągnięcie zatyczki. Przyda nam się za chwilę drucik, także go tutaj uwolnimy. Aby zamocować kamerę do uniwersalnego mocowania do łowienia, musimy wyciągnąć zawleczkę z niego, taką czarną tutaj w środku. Odkrywa nam się drut wewnątrz mocowania. I teraz kierując obiektyw w stronę zgrubienia w mocowaniu, zakładamy na drucik szynę u dołu kamery i wsuwamy zawleczkę. W tym momencie kamera jest już bezpiecznie zamocowana do uchwytu, a drucik może swobodnie się obracać i przesuwać wewnątrz mocowania. Od strony wędziska mamy dwa wyjścia, albo możemy po prostu linkę główną przywiązać do tego oczka w druciku, albo kiedy mamy jedną kamerę i chcemy na przykład szybko ją zamontować z zestawu, możemy użyć na końcu linki głównej krętlika z agrafką, tak jak to ja przygotowałem. Przypinamy agrafkę do oczka i od strony wędziska jesteśmy gotowi. Teraz przypon do przynęty. Zaleca się, aby długość przyponu wynosiła od 40 cm do 1 metra. Ja mam przypon z fluorokarbonu, które mogę albo przywiązać do oczka od strony obiektywu, ale użyję do tego celu zacisków z serii Lasmitter. Także biorę jeden z zacisków, nawlekam go na fluorokarbon, następnie przeciągam przez oczko
w mocowaniu. Wracam fluorokarbonem przez zacisk, tak żeby została mi tutaj niewielka końcówka. I teraz tą dłuższą część jestem w stanie skrócić oczko. Dobrze jest, aby to oczko było na tyle duże, by zapewniało tutaj pewną swobodę ruchu. Zabezpieczenie zacisku jest możliwe przy użyciu zaciskarki. Wkładam tutaj zacisk w odpowiedni otwór w zaciskarce i teraz jednym pewnym szybkim ruchem zaciskam. Mocowanie jest bezpieczne, pewne. Zestaw jest już gotowy, aby na jego końcu znalazła się przynęta. W końcu mamy przynętę. I teraz niezbędne jest wyważenie całego mocowania z kamerą. To wyważenie ma wpływ na to, pod jakim kątem kamera pracuje i widzi przynętę. Jest to bardzo ważne, aby wszystko było widoczne, co dzieje się z przynętą, aby było widoczne branie. Do wyważenia zestawu wykorzystujemy ciężarki. Są pewne zasady ogólne, które mówią, że czym większa wyporność przynęty, tym mniejsze ciężarki. W wypadku przynęty pracującej powierzchniowo, pływającej w ogóle nie dajemy ciężarków. Czym większa jej waga, czym mniejsza wyporność, tym cięższe te ciężarki zakładamy. Wsuwamy je tutaj w kołnierz w mocowaniu. Musimy to zrobić do końca, aby ciężarek nam nie wypadł. I tak przygotowany zestaw sprawdzamy w wodzie, czy wszystko jest w porządku, czy kąt jest odpowiedni. Gdyby okazało się, że musimy coś jednak zmienić, to przy użyciu naszego wspaniałego, uniwersalnego drucika wypychamy ciężarek z kołnierza i w tym momencie możemy założyć cięższy ciężarek, odpowiednio wyważając, balansując zestaw. Kiedy już wszystko mamy odpowiednio wyważone, przygotowane, nie pozostaje nam nic innego, jak tylko uruchomić kamerę. Aby zrobić to wygodnie, zdejmujemy ją z uchwytu, otwieramy, włączamy kamerę i rozpoczynamy nagrywanie. Teraz trzeba bezpiecznie zamknąć kamerę, sprawdzić, czy wszystko tu jest w porządku, zamocować ją do uchwytu, skontrolować tu również, czy wszystko jest ok. No i jesteśmy gotowi, aby wrzucić kamerę do wody i zacząć nagrywanie. Kamera Waterwolf UW2.0 to nie tylko fancy zabawka dla wędkarskich geeków. To przede wszystkim wspaniałe narzędzie dla każdego wędkarza. Pozwoli ono zachować najwspanialsze chwile naszych sukcesów, ale także będzie służyło pomocą dydaktyczną, by stwierdzić, czy nasze techniki, rozwiązania, przynęty są odpowiednio skuteczne. Serdecznie zapraszam Was również do śledzenia profilu Waterwolf Polska na Facebook. Nie pozostało mi nic innego, tylko się z Wami pożegnać i skoczyć do wody.